Kiedy ktoś umiera, odchodzi z tego świata, to wsłuchujemy się w jego słowa, które mówi, bo zazwyczaj wierzymy, że są to ważne słowa, które warto zapamiętać. Ta dzisiejsza Ewangelia jest fragmentem mowy Pana Jezusa do uczniów w Wieczerniku, tuż przed męką. Są to najważniejsze, jedne z najważniejszych słów, które Pan Jezus wypowiada do uczniów, żeby zapamiętali. Właśnie krótko przed śmiercią, już jest po obmyciu nóg uczniom, już jest po zapowiedzeniu zdrady Judasza. Pan Jezus mówił, jeden z was mnie zdradzi. Oni się zastanawiają, może ja, mam nadzieję, że nie ja. Już jest ten dialog, już po tym dialogu z Piotrem, który mówi, może by wszyscy cię zdradzili, ja na pewno cię nie zdradzę. Jest też po tym, kiedy Pan Jezus mówi Piotrowi, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się zaprzesz, że mnie w ogóle znasz. Już jest po tym, kiedy Pan Jezus mówi, nie lękajcie się. Pomimo tego wszystko, pomimo tych wszystkich wydarzeń, które są zapowiedziane i które nastąpią, nie lękajcie się. I po tym wszystkim mówi to, co nazywamy alegorią krzewu winnego. Mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście tymi gałązkami, które rosną, wyrastają z tego krzewu, albo które są wszczepione w ten krzew. I mówi właściwie o trzech rodzajach gałązek. Bo tutaj są takie trzy ważne określenia w tym słowie. Pierwsze słowo to jest przynosić owoc. Przynosić owoc w tym krótkim fragmencie pojawia się aż 6 razy. Drugie słowo, które tak często się pojawia, to jest trwajcie, wytrwać. Menein. To słowo w tym krótkim fragmencie pojawia się aż 7 razy. Te dwa słowa kluczowe, wytrwać i przynosić owoc. Ale jest też słowo, które może nas zaniepokoić i może dobrze, żeby nas zaniepokoiło, bo Pan Jezus mówi, każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, Ojciec odcina. To jest to trzecie słowo, o którym mówię, jedno jest przynosić owoc, wytrwać i odciąć. Dosłownie tam jest użyte słowo aierei. I słownik Stronga, taki gruby słownik greki biblijnej, greki ewangelicznej, podaje ponad 500 stron znaczeń tego słowa aierei. I ani jedno słowo, ani jedno tłumaczenie nie oznacza odciąć. To jest bardzo pocieszające. Ważne jest, żeby nie lekceważyć tego tradycyjnego tłumaczenia, bo ono się pojawia we wszystkich tłumaczeniach i katolickich, i protestanckich. To, że Ojciec odcina te gałęzie, które nie przynoszą owocu. Ważne jest, żeby tego nie lekceważyć, bo to jest istotna myśl tradycji. Natomiast dosłownie tam jest użyte słowo airei, którego pierwsze znaczenie jest podnosić. Jak ktoś jest opadnięty, tak jak taka gałąź, która jest opadnięta, Ojciec podnosi, żeby, czy przewiązuje nawet, żeby miała dostęp do słońca, żeby mogła przynieść owoc. I myślę, że możemy w takim kontekście czytać też to słowo. Czyli mamy 3 rodzaje tych gałęzi. Jedne to są te, które trwają. To są 2 takie rodzaje gałęzi. Gałęzie, które trwają i przynoszą owoc. I gałęzie, które trwają, ale nie przynoszą owocu. Jeszcze jest 3. rodzaj gałęzi, o którym na koniec mówi Pan Jezus. To są takie, które nie trwają. I one wysychają i są wrzucone do ognia i płoną i cierpią. To nie jest tak, że Ojciec odrzuca, tylko człowiek sam nie chce trwać w Chrystusie. Pan Jezus to mówi, jak powiedziałem, ważne słowo tuż przed męką, pokazuje, co jest fundamentem życia chrześcijańskiego.
po co jesteśmy w ogóle chrześcijanami, bo po to nas Pan Bóg powołał, nie po to, żebyśmy się zbawili. Nie po to jesteśmy chrzczeni, żebyśmy się zbawili. Jesteśmy chrzczeni po to, żebyśmy przynosili owoc. Jaki jest ten owoc? Możemy przeczytać gdzie indziej. Święty Paweł wielokrotnie o tym mówi, że owocem ducha jest miłość, życzliwość, uprzejmość, opanowanie, cierpliwość, wrażliwość. To są owoce ducha. Owoce ciała czy owoce tego świata to jest kłótliwość, wrzaskliwość, nieuprzejmość, nieczystość, nieopanowanie. Coś zupełnie odwrotnego. Teraz pytanie, czy widzimy owoce, czy się te owoce pojawiają, czy są to owoce, czy mamy w swoim życiu rzeczywiście owoce ducha. Czy jest ta miłość? Święty Jan w drugim czytaniu jeszcze bardzo precyzyjnie to powie. Ten to, kto trwać w Bogu, mówi tak, potem poznajemy, że On trwa w nas, że wypełniamy Jego przykazanie, a Jego przykazanie jest takie, żebyśmy wierzyli w Jego Syna i miłowali się wzajemnie, tak jak Syn nam nakazał. Potem poznajemy, że trwamy, że kochamy. Trwać to znaczy kochać. I wracam jeszcze do tego słowa, bo są takie gałązki, które trwają, ale nie bardzo widzą tych owoców. Te Ojciec podnosi, przywiązuje, może przenosi w inne miejsce. Ale są takie, które przynoszą owoc i mówi o tym Pan Jezus. Te, które przynoszą owoc, Ojciec oczyszcza, aby przynosiły owoc obfitszy. I tu może trzeba mieć wrażliwość i też pytać Pana Boga, co to są za, co to jest to oczyszczenie. Bo czasami nam się wydaje, że jeżeli jest dużo cierpienia, to ono jest takim oczyszczaniem Pana Boga. Może tak być. Tak mamy tą historię świętego Pawła w pierwszym czytaniu, który najpierw się nawrócił za sprawą Pana Jezusa. Nawrócił się, a potem z jednej strony jest prześladowany przez Żydów, którzy próbują go zabić, a z drugiej strony próbuje się dołączyć do Kościoła, a Kościół się go boi. Jest taki sam wystawiony, nie wie co ze sobą zrobić. Ma taki czas oczyszczenia. O tym mówiło pierwsze czytanie. Więc może tak być, ale może tak być, że to doświadczanie cierpień i trudności jest związane z tym, że nie jesteśmy wszczepieni w Chrystusa. Najprostsze trwać w Chrystusie to znaczy być obecnym, trwać, też to słowo można tłumaczyć to meno jako mieszkać, zamieszkiwać, przebywać razem, być obok. Wręcz jak w rodzinie, jak w małżeństwie, jak mąż przy żonie, żona przy mężu, trwać. I Pan Jezus mówi, najważniejszą rzeczą jest, żebyście trwali we mnie. Żebyście byli, jeszcze powie, w jaki sposób Ojciec oczyszcza. Bo oczyszczenie przynajmniej z tego tekstu nie wynika, że oczyszczenie polega na cierpieniu. On mówi, wy jesteście już czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Tym, co oczyszcza, także oczyszcza nasze intencje, jest słowo, które nam rozjaśnia rzeczywistość. I potem jeszcze raz to powtórzy o tym trwaniu słowa, które jest. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a moje słowa w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to się wam spełni. Oczyszczenie polega na tym, oczyszczenie, które powoduje większe owoce, polega na tym, że trwamy w Chrystusie w Jego Słowie. A kiedy trwamy w Chrystusie w Jego Słowie? Wtedy, kiedy przychodzimy na liturgię. Gdy przychodzimy na Eucharystię, słuchamy Jego Słowa. To zawsze trwamy i zaczynamy przynosić owoce. Tu Pan Jezus też bardzo wyraźnie to podkreśla, że nawet jeżeli człowiek nie widzi tych owoców, to niech nie rezygnuje z trwania. Jest bardzo wielu ludzi, którzy mówią, po co ja mam chodzić do kościoła, już tyle razy to słyszałem, tyle razy się to słowo powtarza, przecież już nic nowego się tam nie dowiem. Ale to jest nie przyjść do kościoła, to jest zrobić największą głupotę w życiu.
to znaczy odłączyć się od źródła życia, przestać trwać w Chrystusie. I o tym Pan Jezus mówi, to jest ten trzeci rodzaj tych gałęzi, które nie trwają, w związku z tym wysychają i są wrzucone w ogień i w ogniu cierpią. I to jest doświadczenie tej frustracji, niezadowolenia, tych owoców, złych owoców tego świata, ciała, które powodują, że człowiek cierpi, cały czas cierpi. Nawet jeżeli nie widzę owoców, to Pan Jezus mówi, trwaj, wytrwajcie we mnie. To jest chyba najczęściej powtarzane zalecenie Pana Jezusa w Ewangeliach. Wytrwajcie we mnie, a ja w was będę trwał i moje słowo będzie w was trwało. Wytrwajcie, to znaczy bądźcie obecni. Przyjdźcie, a resztę, jak nie przynosicie owoców, to Ojciec was podniesie. Ojciec was oczyści, da wam swoje słowo. Ale to, co do was należy, to wytrwajcie we mnie. Amen.